Radio Nowochódzkie, katolickie radio internetowe w Nowej Hucie. Ważne wydarzenie dla Nowej Huty, ewangelizacja. Duży wysiłek ze strony księdza biskupa Grzegorza, kapłanu, ale przede wszystkim ludzi świeckich, którzy chcą się dzielić radością bycia chrześcijaninami. Radością życia Ewangelii i głoszenia Ewangelię poprzez życie. Nowa Huta, jedna z największych dzielnic Krakowa, miało być miastem bez Boga. Teraz można zobaczyć chociażby po wspólnotach, że to jest miasto Boga. Wiele wspólnot też. Zawsze było tą zdrową częścią Krakowa. Ludzie, którzy tutaj przyszli, zamieszkali, wnieśli swoją wiarę. I to przetrwało do dziś. Trzeba to umocnić i przekazać następnym pokoleniom. Obrona krzyża na pewno, a później wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Mogile i ewangelizacja właśnie. Mówię o tej ewangelizacji tu w Nowej Hucie, chociażby w obronie krzyża, która historia, która trwa wciąż aktualnie. Była walka trudna, ale może zakończyła się zwycięstwem. Ale może czeka nas jeszcze teraz większa walka o zachowanie tego, co mamy, naszej wiary, a także i życia chrześcijańskiego. Ponieważ liberalizm, walka z wartościami jest, odczuwamy. Wielkie zadanie. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze, wczorajsze umacnia ludzi do głoszenia Chrystusa, Jego krzyża, tu w Nowej Hucie i w Krakowie i w Polsce. Czego ksiądz kardynał może życzyć tym wszystkim ludziom mieszkającym tu w Nowej Hucie, młodszym i starszym? Żeby odkryli radość. Radość bycia uczniami Jezusa Chrystusa. Radość świadczenia o Nim, świadczenia o krzyżu, o zbawieniu. Dziękuję księże kardynale.